To lecimy dalej. No, Eli, rusz się. Jakaś karteczka. I nie mogę wziąć. Coś jeszcze jest, nie. Okej. Okay. O. Sklep z Czekajcie. zabawkami. Wszyscy cicho. Odejdźcie od okien. Odjeżdżają. Rany. Ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie waży. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. No i dzieci nie mogą już być dzieci. Jak daleko jest? Smutne. Nie. Jesteśmy nie, no mógłby mu pozwolić tą jedną zabawkę wziąć. Eli, zabierz mu to. Jeju, jedna zabawka, no dajcie spokój. Już trochę przesadza. Najwyżej jakby się nie mieściło, to ten, to zawsze może coś, zawsze może ją wyrzucić później. Na razie to oni tutaj nie zbierają rzeczy, a ja zbierają. Zbieram. Oli, osłanie nas. Dobrze. Sam. A gdzie reszta? Okej, trzech ich tam jest. Myślę, że niczego nie przeoczyliśmy. Dobra, obserwujcie tam, a ja sprawdzę ten teren. Gdzie on się podział? O, gdzie tu? Jeden. Tam ci nie usłyszeli. Akurat dwaj tu idą, no. Zflanki go! O szlak! Ciekawe, czy został tylko jeden, czy znowu przylezie cała armia. Aha, nie masz przeładowanej broni. Świetnie. Udało się. Nieźle, staruszku. Ha, ma się ten dryk. Dobra, weźmiemy. Chodźcie. Spoko. Najpierw się rozejrzę, jak zwykle. Lepiej walczy z nimi, niż robi to po cichu. Ale i tak nie można cały czas chyba z nimi walczyć. Aha, no i tak nas widzą. Rozumiem. Na headshot. Nie wiem w końcu, czy nas widzieli, czy nie. Ciao. Drugi headshot. Okej. Okay. Spoko, tylko że amunicja do rewolweru mi się kończy, tak jakby. Włazić tu. Mam nadzieję, że oni coś mieli. Ja nie wiem, oni strzelają, a nie zostawiają po sobie żadnej amunicji. Więc bezczelność. Czy muszę tak mówić? Nie. Chyba nie. Tymi drzwiami. Jesteś pewien, że to bezpieczne być tak blisko nich? Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? Zabiłem jednego. Już mu się klucz nie przyda. Chodźcie.
Dobra, to wy se tam wchodźcie, a ja oczywiście eksploracja. W kiblu coś jest. Tyle samo? No, prawie. Okej. 13,5. Dobra, chcę zobaczyć z tego świetlika. Tylko teraz nie wiem, który to. Lucas Rios, to chyba ten. Co to? Co to oglądacie? Jakieś logo. Co to jakieś biuro? O. Jakaś notatka? Notatka. Ojej. Odbyła się publiczna rozprawa po tym, jak grupka nastolatków zabiła rodzinę, która przebłąkała się do naszego miasta. Byłem pewien, że zostaną ukarani za złamanie kodeksu. Zamiast tego szef oznajmił, że nastolatki zorganizowały dla nas zaopatrzenie. Nie mogłem w to uwierzyć, a na tym wcale się nie skończyło. Szef zarządził, żebyśmy w trybie zmian napadali na osoby z okolicy, które zdołały przetrwać i przynosili do obozu ich zapasy. Nastąpiła długa cisza. Zaczęliśmy się rozchodzić, kiedy... dwóch członków grupy zaczęło krzyczeć, że nie zgadzają się na nowe rozkazy, że nikt nie może im niczego takiego narzucić. Nie o to ich zdaniem walczyliśmy. Nie ośmieliłem się kiwnąć palcem. Jedynie osoby, które wykazały się jakąś moralnością, zostały przy wszystkich zabite. W przyszłym tygodniu jest moja kolej udać się na polowanie. No cóż, czyli tak wyglądała władza u nich. No, demokracja to na pewno nie była. O, biuro architektoniczne, to chciałam powiedzieć. Że tak mi się przynajmniej wydaje, tak to wygląda. Tutaj. Spoko, ja sobie jeszcze poprzeglądam. O, tu coś widzę, jak mi się świeci. Ja nie wiem, że ty, facet, nie zbierasz tych punktów przetrwania. Przecież tobie też się na pewno przydadzą. Już nie wspominając o innych rzeczach, no nie, no ale... punkty przetrwania, przecież ważna rzecz. Witam w moim biurze. No. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie. I warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Mam jeszcze jedną. Czekaj. Dobra, gotowa? Nie wiem, sobie krzywdy. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. Kolejna porażka. A ona niczym się nie przejmuje. To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszycie coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików.
My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. Zawsze. Fajnie, wyruszymy grupą. To dobrze. No. Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak rzep. Jak rzep. Jasne. Dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Ojej. Dobra, nie oddalajcie się, okej? Okay? Boję się. Trzeba użyć trochę. Wiesz, co robisz? Mimo wszystko. To dobrze. Spokojnie, staruszku. Mam staruszku. Wiedz się tam, staruszku. Tu coś jest. O, wiedziałam, że tu coś jest. No idem. Tylko przy okazji zbieram różne dziwne rzeczy, których ty nie zbierasz. Ty? A to na górze? Aha, zabarykadowano. Głupio pytam. Tak, trzymaj się jak rzep. Gdzie jesteś? Ratunku! O, dobra, tu jesteś. No to otwieraj. No, może nie będę świecić. O, są tam. Okej. Okay. Spróbujmy ich zdjąć po cichu. Prowadź. Idę za tobą. Okej. Okay. Hej, jak leci? Próbuję nie zmarznąć. A co u was? Załatwiliśmy paru zakażonych, ale ani śladu tych turystów. Myślisz, że dobra, nadal są w mieście? Zanim zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, są w pobliżu. On go ostrzem, a ja go duszę. Czekajcie. On tu ogarnia lepsze kryjówki. Dobra, to nie za teraz. Oni tam daleko zostali swoją drogą. Tu jacyś przyjdą, czy... Tak, porozwalaj więcej pudełek. A, tam jest jakiś. O, dwaj. Aha, bo tak nie przyjdzie. Jeden jest przy reflektorze. Widzę ich. O kurde, tu są rzeczy. Nie zostawię ich, tak. Dobra, tam dwie rzeczy. Dobra, jeden przy reflektorze, no ale jak ja mam ich stąd zdjąć? No come on. Tędy nie wyjdę. Jest szyba. Tędy też nie wyjdę. Co mi się wiedziała. Idzie tu. Zobaczy go. Może tak się schowasz? Okej, jego nie widzi. Nie wiem, jakim cudem. Nie bym na pewno zauważył, jakbym tam stała. To jest tu jeden tylko. Ej, słyszysz to? Klikacz! Tak, słyszę go, ale za cholerę nie widzę.
Okej. O, to będzie trudne. Ty jeszcze omijać ten reflektor. Zaczekaj, tam jest! Tam! Wow. Wow, tak! Załatwiony! Widziałeś to? Nieźle! Dobra, dwóch tam, jeden tam. Kurde. Nie wiem, z której strony byłoby lepiej. Dobra, chyba z tej gdzieś zostaniemy. Niech ten reflektor tu minie. Trochę oni tam strzelają, to się nie przejmują w sumie. Tego kolesia musimy tam załatwić. Gdzie? Dobra. Co to jest z generatorem? Mogę coś z tym zrobić? Wow! Gdzie? Kurwa mać! O kurwa! O, shit! Nie ma amunicji! Schowajcie się za żyć! Gin! Skurcz byku jeden! O, god damn it! No, tak dobrze mi szło! Zamiast się schować gdzie indziej, to oczywiście musiałam im pod nos podlecieć. Nie, od samego początku. Hej, jak leci? Próbuję nie zmarznąć. A co u was? No, spróbujmy teraz nie narobić hałasu. Uzbierać te rzeczy. Słyszysz to? Klikacz! Tak, słyszę go, ale za cholerę nie dobra, widzę! Jeszcze raz. Tym razem, żeby wyszło dobrze. Wow, tak! Załatwiony! Widziałeś to? W ogóle mogę zrobić to ulepszenie na wszelki wypadek. Okej. Okay. Reflektor się przesunie. Zaczekaj, tam jest! Tam! Jezu. Jak słyszę ten dźwięk, który, wiecie, sprawia, że daje znać, że ktoś nas widzi, to po prostu mam serce w gardle. Nie widzisz nas. Dobra, zabij go. Okej. Zabici. Dobra, chodźcie. Teraz oni zlezą. Aż trzech ich. Czterech! Kurwa, zauważyli nas! Schowajcie się za czymś!
Nie ma amunicji! Au! Tak, też nie tak miało wyjść. Czemu ich jest tak dużo? Mam tylko cztery. Coś mi to nie idzie, no. Boże, to będzie masakra. Hej. Może nie wyłączać tego generatora. Próbuję nie zmarznąć. Dziwne, że nie usłyszeli, jak on strącił te butelki, nie? Stąd. Tylko jak ja strącam butelki, to oni słyszą. Spróbujmy tego reflektora nie wyłączać. Zobaczymy, ej, co nam to da. Klikacz! Tak, słyszę go, ale za cholerę nie widzę. Ale tego gościa i tak musimy wykończyć stąd. Bo tam się nie przyciśniemy. Gdzież w sumie nasza drużyna nie przejdzie. Jak ten reflektor będzie włączony, no... Może ich z tamtej strony jakoś łatwiej będzie. Ich tam niby dwóch tylko stoi. Nie wiem, skąd biorą się te zastępy wrogów. Wow, tak! Załatwiony! Widziałeś to? Nieźle! Tędy i tak nie wejdę. Ej, Joel, jeden jest przy reflektorze. Widzę ich. Tu jest cegła. Butelka, tylko zastanawiam się, czy coś tu jeszcze. Byśmy musieli tu się schować. Jak ten generator. Może wtedy byśmy mieli większe szanse. Spróbujmy. Znaczmy, to tu jest. Zabijcie. Chodźcie. Okej. Ile tam schodzi? Boże drogi, masakra jakaś. Może dałoby się bez ich wykańczania. Gdzie się chowasz? Wszyscy słyszy? Nie, jeden. Schowajcie się za czymś! No nie, nie, nie! Zostaw, zostaw, zostaw! Au. O Boże... Tu nie ma szans powodzenia, naprawdę. Samochód. Czy wyrąbaliśmy całą drużynę? Na pewno nie, jeszcze gdzieś tam jeden. Szybko się ulecz, człowieku. Nie chcę tego powtarzać 50 raz, proszę. I gdzie on jest? Widziałam go gdzieś tam. O
Jeszcze tam jest. Czy on to wykończył? Nie, jeszcze nie. Czemu strzelasz w samochód? Nic tam nie widać w ogóle. Gdzieś tam jest, ale... Chyba. A jest. Kompletnie nic nie widać. Jest tak ciemno. Zaraz umrę. Weź go z tego, proszę. Skurwysynie jeden! Zabij go, kurde! Boże! Udało się. Masakra jakaś. Człowieku. To miało być cicho. Ja nie wiem, jak to może być cicho. O, to było ciężkie. Wcale nie taka prosta sprawa. Henry, pomóż mi z tym. Okej. Gotowy? Cholera! Leć! Czekajcie, czekajcie. A! O nie. Mam go. Chodźcie. Wow. Załatwiłeś go beze mnie. Jestem w szoku. Oczy dookoła głowy, to jeszcze nie koniec. Jakaś chińska restauracja. Dobrze, wiem, że tam mam iść. Joel, jesteś w strasznym stanie i cię strasznie współczuję, naprawdę. Okej, patrzcie. Na pewno jego chcesz na pierwszy ogień? Sam, chodź! Dobra, dawaj. Proszę bardzo. Chodź! Cholera! O. Szybko, szybko! Nie, ja zostanę z nimi sama, prawda? Mam się! Idź! Zostanę z nimi sama. Okej, musimy go wyciągnąć. Przepraszam. My spadamy. Co? What? Bez sens. Hej, teraz! Nie, no bezczelni. No, ham. Nie. Trzymamy się razem. Ja umrę. Joel, chodź. No, staram się. Szybko, 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 ja nie chcę umierać. Oh, God. Jak my się stąd, kurwa, wydostaniemy? Masakra jakaś. Znaczy, z jednej strony ich rozumiem, ale... Oh, jak oni mogli nas zostawić? My im pomogliśmy. Nie podoba mi się coś takiego, ani trochę. Kurwa, co się tam dzieje? Zdaje się, że ich znaleźli. Rozproszyć się, mogą iść tędy. Znajdę cię. Dobra, dwóch ich tu jest. Ugh!
Kula mi się zepsuła przez to wszystko. Cholera, stary, wyluzuj. Wszystko jest w porządku. Skończyły mu się naboje. O, fuck. Masz drugi. Masz drugi pistolet, naprawdę. Masz za to. Ilu ich tam jeszcze jest? Jeden przynajmniej. No, świetnie. Już po tobie, dupku! A, podnieś rurę, podnieś rurę. Nieźle, co? Nieźle. Ja, nieźle. Ja bym powiedziała, że koszmarnie, ale dobra. Ej, spokojnie. A, Boże. Czemu my jesteśmy zawsze na gorszej pozycji? To jest okrutne. Zostaliśmy sami. Nie, a tak było dobrze, no. Był jakiś koleś, chciał nam pomóc, my chcieliśmy jemu pomóc, ale nie, po co? Dobra, wiem, że tędy. Znaczy, domyślam się. No, przecisnął się. Myślałam, że nie da rady. O, shit. Ciekać, 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 zdecydowanie uciekać! Nie! O Boże! Uciekaj! Nie! Uciekać! O, masakra. Skacz, przeskocz! Ja pierdolę! O! Ile kul ci zostało? Pozabijają nas! Nie mamy innego wyboru! Zeskoczymy! Jest za wysoka, a ty nie umiesz pływać. Podsadzę cię, przebiegniesz obok nich. Cholera! Pomożesz mi! Ellie! Nie mamy czasu! Ellie! Ach, diabła! Jezu. O, przeżyliśmy. Henry! Obudził się! O, znaleźli się. Żyjemy. Okay. Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra. Nic mu nie jest. Spadaj, kurwa. To sam was wypatrzył. Opiliście się sporo wody i... Co ty, kurwa? Henry! Ej, jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi. Jesteś, kurwa, pewien. Przestań! Joel! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie. Mieliście sporą szansę. I udało się. Jasne. Gdybym po was wrócił, naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. W porządku, Sam. Nic mi nie jest. No to jak mieć przyjaciół na wojnie, no nie? Wiesz, cieszę się, że was wybaczyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej? Okay? Znajdziemy tam kupę zapasów. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś.
Przeszukamy teren. Może coś znajdziemy. Dobra, będziemy kończyć tutaj nagrywanie. Muszę przyznać, że wow, no teraz taki zwrot akcji, że masakra. Nie wiem na razie, co o tym kolesiu myśleć. Niby teoretycznie nam pomógł, ale wcześniej nam nie pomógł. Nie wiem, no niby ma w tym trochę racji, że musiał się troszczyć o siebie i o swojego brata. To w końcu bliższe, bardziej bliższa mu osoba niż Joel czy Ellie. No ale mimo wszystko to takie wkurzające jest strasznie, że zostawili nas tam, no zupełnie. Dobrze, że Joel potrafi wybijać pół armii, bo inaczej faktycznie nie mielibyśmy szans. On jest jakimś strongmanem zdecydowanie. Zresztą Nate z Uncharted również jest strongmanem pod tym względem. Wybijają takie setki ludzi, że szok. Dobra, w każdym razie kończymy. Dajcie znać, co wy myślicie o tej całej sytuacji. Napiszcie w komentarzach, chętnie poczytam. No i to by było na tyle. Także dzięki jeszcze raz za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem w The Last of Us. Cześć!